Siema. Stało się coś okropnego. Dla mnie osobiście. Jest to dla mnie taka strata, że po prostu nie wiem, jak wyrazić to w słowach. Nie bez powodu jestem bez okularów. Bo ta strata, no właśnie zobaczysz. Czy kiedykolwiek stało się tobie takie coś strasznego? No po prostu czyszczę sobie okulary i tu nagle co? No po prostu zostały mi w rękach obie części. W jednej dłoni jedna część, a w drugiej dłoni druga część. Moje ulubione okulary. I wcale nie pociesza mnie fakt, że mam je ubezpieczone i będę mogła sobie taniej nowe kupić. To były moje ulubione okulary. Przemek się śmiał, że mam sobie pokleić taśmą. Chociaż kusząca propozycja, nie powiem. Na szczęście mam jeszcze dwie pary. No i widzę dobrze bez okularów, ale wiecie, no tu mi to pomaga wychodzić na słońce w okularach. Kiedy wychodzę na słońce w okularach, to mi tak oczy nie łzawią. Albo po prostu lepiej mi się patrzy, tak? No i jest tak, nie ma takiej tragedii później, ale... Więc muszę to jakoś przeżyć. Idę do studia, Przemek już wcześniej poszedł. Już jest dość późno, więc ja dzisiaj zaczynam pracę troszkę później. No i nic. Pierwsze co zrobiłam, to zadzwoniłam do niego wyżalić się. Wesparł mnie, że mam sobie pokleić taśmą. No dobra, każde słowo otuchy jest dobre. Zobaczymy, czy mi będą mocno oczy łzawić, czy nie na tym słońcu. Miałam wychodzić już, wiem, ale tak stwierdziłam, no pokamerowałam trochę, jak te okulary wyglądają, ale stwierdziłam, że muszę ci pokazać, jaki potrzeba jest matką wynalazku i jaki Przemek wymyślił świetny sposób, żeby bez obudowy korzystać z komputera, złożyć go jakoś, więc no mam nadzieję, że nie będzie zły na mnie za to, chociaż ja mu podpowiedziałam, że może użyć właśnie tej rzeczy. Wygląda to co najmniej śmiesznie, no ale no jak się nie ma obudowy, albo nie ma się gdzie kupić, albo po prostu jest za daleko, żeby kupić, no to sobie człowiek radzi jak może, tak? Kablami tutaj do monitora jest to podłączone, tu już ma od razu Przemek też touchpada, ale chyba nie wytrzymał, bo widzę tutaj gdzieś myszkę, tak, jest jednak myszka. No jak nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Oj, to miałam nie nagrywać, ale no dobra, jak już nagrywam, no to idę, biorę śmieci, idę. To była pomyłka nagrywania, no ale trudno, no niech jest, tak miało być. Dobra, test, że tak powiem, wyjście na słońce. Jeszcze chyba za krótko jestem na słońcu, żeby... Dobra, coś rozjedzie. Żeby poczuć to łzawienie, bo słońce, nie wiem czy widać, świeci za mną. Zobaczymy później, jak faktycznie słońce będzie mi w twarz świeciło. No tak, będę szła na początku prosto, a później będę musiała odbić w lewo, więc wtedy będzie mi świeciło prosto. Oczy, zobaczymy. A swoją drogą, masz też taki problem? Że po prostu masz tak wrażliwe oczy na słońce i łzawią? A ja zaraz sprawdzę, czy dalej mam ten problem, bo w sumie nie wiem. Tutaj się lubimy z Przemkiem zatrzymać na piweczko przed domem. A nazwa tego baru? La... Dobra, już nie wiem jak to jest po hiszpańsku, ale wiem, że tłumaczyliśmy sobie nazwę tego baru i przetłumaczyliśmy to jako staw. Bar pod stawem, czy bar staw? Nie wiem. Boże, ale warte. To, co przed chwilą widziałaś, albo widziałeś, to były takie, właściwie są, takie malunki na ścianie.
i się wystraszyłam, że tam serio ktoś z drzwi wychodzi, nie? Dzisiaj będziecie mieć jeden dzień ze sobą, ponieważ nie bez powodu tak non stop nagrywam, bo muszę dzisiaj do czegoś... Jezus Maria, wszystko tam się prawie zabiła. No, tak, Kryszczyn, już to oglądasz, zostaw to. Kryszczynku, życzę Ci przyjemnego wypoczynku na wakacjach, opal sobie brzuszek, pojedz dobrze i tak dalej. Właśnie dlatego nagrywam dzisiaj tak dużo rzeczy, którędy iść teraz. Nagrywam dzisiaj tak dużo rzeczy, ponieważ no, nasz Kryszczynek jedzie tam wakacje, leci, nie wiem. No i tydzień go nie będzie, więc tydzień wypadł z obiegu, tak, jeżeli chodzi o vlogi, więc ten odcinek będzie takim jednym dniem. Nie wiem, czy będzie nudny, czy nie, no ale lepiej to, lepsze to niż jakbyście mieli zostać bez niczego, tak mi się wydaje. Tak, idę dość kawałek i nie jest źle z tym słońcem. Nawet nie jestem cała upłakana, może już trochę przywykłam, jednak dzień w dzień praktycznie mam do czynienia z tym słońcem i może moje oczy się trochę przyzwyczaiły. No dalej mrużę, wiadomo, bo jest ostre światło, słońce. No, ale nie jest najgorzej. Boże, ale nudny odcinek. Normalnie poszłabym prosto, ale skręcę w lewo, bo tam jest mniej ludzi, ja chcę jeszcze trochę dzisiaj z wami pogadać. Więc no idę w lewo. Nie pamiętam, czy już mówiłam na vlogu, czy gdzieś mówiłam, czy nie, no ale dla przypomnienia ewentualnie za mną jest, czy ją widziałaś, albo gdzieś najstarsza część Puerto del Rosario, czyli te takie pozostałości, zanim tutaj był taki boom na to, że mnóstwo osób się zaczęło przeprowadzać. Więc fajnie to wygląda. Śmiałam się, bo z Przemkiem się śmiałam, bo już idąc, już wiem, jakie będzie światełko. Od tego jest nie od zielonego, przepraszam, do niebieskiego ekstremum. Idzie na bank być ekstremum. Wierzę swojemu palnikowi. A serio, jest tak ciepło. Proszę. Ale fajnie. Nie wiem co wolę bardziej. Jak jest ciepło, czy jak jest fajnie deszczowo i tak oczywiście. Chyba fajnie mieć po prostu porówno, tak, harmonia, trochę tego, bo gdy jest całe codziennie ciepło, to tak człowiek nie zdąży zatęsknić trochę za tym słońcem. No więc w Polsce mamy fajnie, bo są pory, cztery pory roku i człowiek zdąży zatęsknić i za słońcem, a potem i za deszczem. No fajnie było spotkać Polaków. Tam idą, a nie będzie ich widać. Pogadałam sobie, co fajnie z nimi, pytali się, jak się tutaj mieszka. Na Fuerteventurze, no super, wiadomo. Taki small talk szybki, życzyłam innego pobytu. No, fajnie od czasu do czasu po polsku porozmawiać, w sensie nie tylko z Przemkiem, ale jeszcze z kimś innym, tak? Jak ktoś rozumie to, co do niego mówisz, ale mój hiszpański jest coraz lepszy. Prawie codziennie się troszeczkę uczę, więc wszystko idzie ku dobremu. Wierzyć mi się nie chce, że jest tylko środek. Od czego to zależy? Byłam prawie pewna, że jest na niebieski, jak nic, ekstremum, a tu nic. A tu środek. Czyżbym przesadzała? Te nasze okna tutaj pootwierane pewnie
O, pewnie było bardzo ciepło, jak Przemek przyszedł i musiał otworzyć okna. Ja się zgrzałam. Chciałam wcześniej zmienić kamerę, ale po prostu trzeba trzy razy kliknąć odpowiednio szybko. Nie zawsze klikniesz trzy razy, a czasami klikniesz cztery razy, tak jak ja teraz. No muszę się jeszcze też nauczyć tego, przyzwyczaić się. Ojej. Widzę zdechłego zwierzaka z tyłu. No siema, ty się tak cieszysz. Czekaj, daj mi się, no ja nie wiem, co mam pierwszy robić. No come on, come on. A gdzie Przemek? Jak zwykle, pracuś. Siema, pracusiu, co robisz? Nie kameruj tam, muszę sprawdzić dokumenty. Dokumenty tam masz? Dobrze, to nie będę tam kamerowała. Kontrola księgowej musi być. I znowu chcę przemienić na siebie i nie idzie. Przemek, normalnie mówię, jak nic, niebieski. Jak nic, nie? Oj, jak nic, niebieski. A wiesz, który był? Chodź, pleczko. Jaki? No, a nie, pomarańczowy. No chodź. Gdzie tam się chowasz? Siema, jestem Kulka. Witam się z witami. Witam się z widzami Edyty. Oh. Nie, no to słońce mi padło na mózg. Jeszcze w dodatku okulary rozbite. No nie. Dobra, przygotowałam się do nagrania Wam kolejnego odcinka, w którym będę odpowiadać Wam na pytania. Mam tu już screeny porobione. Zasiadam, jest jasno jak nie wiem co. Znalazłam okulary, nie będzie tak najgorzej. Za mną green screen. A Ty, Przemek, co robisz? Zapraszam wiatr. Zapraszasz wiatr, ale on coś nie chce. Nie chce. Już mamy już postanowione z Przemysławem, że po prostu jak za rok, sierpień, wakacje. Wakacje, spadamy stąd. Chodź nagrywać, proszę cię! Bo tu się nie da żyć. Edyta, chodź. Idę. Edyta, co robisz? Wyślij, żeby włosy nie mogły wystawać, to się wyzało. A przebierasz się, bo tu masz plamę? Nie mam plamy, ale się mogę przebrać. Wypnąć. Z ciepła. Nie może być zielone na koszulce. A ostatnio było. Tak? No tak. Nie wziąłeś sobie innych ciuchów tutaj? To może być, nie ma żadnego. No to bierz. Edycie, jak ty pięknie wyglądasz teraz. Dziękuję, Przemysławie. A wcześniej nie wyglądałam fajnie. No dobra. No taka koszulka z targu za 10 zł, to wiesz. To nie jest z targu, tylko ze sklepu. Za 10 zł? Nie. 5? Nie. 15? Przemek, można się ubrać tanio i dobrze. No można. Można też drogo i też dobrze, a można też drogo i Kijowo, można też tanio i Kijowo, no. W tym przypadku to była u ciebie ta ostatnia opcja. Ta mina, kocham tę minę. Co się, Edytka, stało? Przemek mi znowu powiedział, że znowu mi te włosy wystają, że to będzie wyglądać brzydko. Pomóż mi tam z tyłu, Przemek. Z tyłu tam nic nie widać, tu na tej czupinie ci coś widać, tu trzeba to uklepać. No, ja to tyle... Tyle to robiłam, a ty mi to rozwaliłeś teraz. Ładnie to wygląda, to jak gniazdko, do którego można znieść złote jajka. Wszystko na nowo. Ja nie wiem. Sam za chwilę będziesz nagrywał. To idę, pa. O, idzie Edyta. Pokaż, jaki jest twarz, wyraz twarzy. To faktycznie, to tak może być, że jest najgorzej oceniany, bo jest tragedia i to, te opinie mogą się zgadzać z tym. No ale jeżeli chodzi o opinię najlepszego salonu, to wiecie jak to bywa, no klienci się nie do końca znają, tak? Mogą po prostu stwierdzić, o ładnie. Tak oto zakończymy dzisiejszy dzień w barze, który się dumnie nazywa Cafe Bar Staw? Staw, nie? Czarka. Czarka. Tak więc zdrowie widzu i do zobaczenia. Pamiętaj, Perro Azul, Frio Perfecto. Nie mogę tego.